Witam wszystkich. Najwyższa pora zabrać się za te felgi. Ja nie mogę na to patrzeć. Są mega poździerane. Nie wygląda to dobrze. Dodatkowo opony mają słaby już bieżnik, zwłaszcza z tyłu. Jakiś Hinol Zetex, nie wiem co to jest dokładnie. Mam kupione nowe oponki Hankook. Leżą już 2 miesiące. O. Kurczę, trzeba coś wreszcie z tym zrobić, nie? No to co? No to tak naprawdę jestem umówiony z firmą, która wykona mi renowację tych felg. Będzie to lakierowanie proszkowe, a następnie zostanie przetoczony na maszynie CNC Rand. Dotąd chcę to zrobić. I teraz tak, ja nie wiem osobiście, czy to jest felga oryginalna, nieoryginalna. Jest logo AMG. Dla mnie osobiście podoba się ta fela. Zobaczymy, jak to wyjdzie po renowacji. Oczywiście będę Was informował na bieżąco. A tak wyglądają felgi po zdjęciu. To wygląda na jakiś głęboki dosyć wżer. Tak jak widzicie, o Jezus, kółki niesamowite. Ciekawe, jak on to zrobi. Z reguły to są jakieś obtarcia tutaj przy łyżce standardowo. Dla mnie felga to kurczę ładna musi być, bo to pokazuje, jak samochód wygląda, całokształt. O, zobaczcie, tutaj też jest głęboko. Zobaczymy, jak on to zrobi. O, dosyć głęboko, to jakiś rzeźnik to kiedyś musiał zakładać, naprawdę to jest... Tutaj... Chemia tłusta, nie, no, nie chce się to zmyć na myjce. Ile tu jest walw z tej farby, to jest masakra jakaś. Zobaczcie znowu, no kurde, co za rzeźnik to robił. Patrzcie. Ciekawe, jak on to zrobi. I też zamalowane. Jeszcze, a i tu mamy te oponki już wszystko naszykowane. Zobaczymy tą ostatnią. Nie nagrałem. Ostatnia taka, a taka jak tamte, widzę. Podobny znowu rzeźnik, zobaczcie. Kurde, mega to ktoś tutaj poszerował. Wiele warstw jest. Pod spodem też inny lakier. Dobra, na bieżąco, niby 2 tygodnie powinny być gotowe. Ej, odebrałem felgi, jestem tak podjarany. Zobaczcie, jak to wyszło zajebiście. Coś niesamowitego. Nie wiem, czy to widać, ale tu jest rand jeszcze polerowany na maszynie CNC. Najpierw lakierowanie proszkowe, potem polerka randu CNC i na koniec jeszcze lakier bezbarwny. Kurczę, ale to dobrze wygląda. Nie wiem, czy to na filmie to widać, ale jest na żywca, to jest coś zajebistego. Mega. Oponki nowe wrzucone, Hankooki 225-45-17. Coś niesamowitego, pokażę Wam z drugiej strony, jak to wygląda. Zobaczcie, kurczę, nówka sztuka. Te moje fele są made in Belgium. Nie wiem, jakieś to są AMG, chyba podróby czy coś. Ale okej, no mi się podobają, nie? I to mi się mają podobać. Zobaczcie, wszystko jest takie, kurczę, dobre. No mega zadowolony jestem. Czekam teraz na kapsel. Zamówiłem, kurczę, na Allegro. Myślałem, że to dojedzie mi na jutro. A dzisiaj? Nie dojechała, jutro jadę na zlot. Zobaczcie tu. Tu widać tą przepolerowany rand. Na maszynie. Opona też jest brudna, jakimś czernidłem muszę wziąć. To wszystko muszę jeszcze doczyścić po swojemu. A naprawdę mega, mega jestem zadowolony z tego. Zobaczcie. Kurczę, luz, naprawdę. Na pewno będzie wygodna jazda teraz, bez jakiegoś tam bicia, bez skręcania w prawo. Jeszcze te naklejki z opon trzeba pozrywać. No, no i później dam kolejną część filmu, jak założę te oponki i
i dekielki i śruby. Taki szybki filmik, tak się prezentuje auto na tych felgach odrestaurowanych. Random robiony na maszynie CNC, reszta lakierowana proszkowo. Śruby w fajny sposób zrobiłem, później też pokażę wszystko. Opony Hankook. Fajnie to wygląda jako całość. Zobaczcie. Kilka wlepek ze zlotów. Światło. Oczywiście nie jest to żadna srebrzanka. To jest takie fajne sreberko, ciemniejsze. Mniejsze to ziarno. Na zdjęciach jakoś tak fajnie to może nie wychodzi, ale na żywo to wygląda luks. W miarę odszykowany ten Merol jest. On już nieźle wygląda. Muszę jakieś lepsze zdjęcia zrobić. Temat śrub do Merola, tak wyglądają. Czyli są z deka, mówiąc porzwiałe troszkę. Z przodu przyzwoite. Mam taki plan, no bo jutro jest zlot w Biłgoraju, muszę jakoś tam wyglądać, bo są felgi zrobione, później wam pokażę. Użyję, wyszlifuję co się da. Użyję podkładu epoksydowego. Ewentualnie akrylowego. Kupiłem taki jakiś chrom w sprayu. Zobaczymy co to jest. Potraktuję to bezbarwnym znowu, ale w sprayu na jakiś czas będzie. Później damy galwanizacyjne lub nowe jakieś te śruby, nie wiem, chociaż te nie są złe. Może dam do renowacji, tam facet 200 mówił za renowację, za chromowanie nowe. Grubsze oczyściłem papierkiem ściernym. No i co? Jeszcze jednak przed podkładem epoksydowym postanowiłem dać airstop. No i tutaj malujemy sobie airstopem to co doczyściłem, te resztki. No i na to podkład ten chrom i bezbarwny. I na jutro jest igła, kurczę. Dobra, tak to wygląda po podkładzie epoksydowym i akrylowym. Same końcówki oczywiście. Tak samo z tej. No i zaraz niech to wyschnie trochę. Z 20 minut czy coś i leci na ten chrom. Zobaczymy jak będzie to kryło, ze dwie warstwy. No i potem z jedną dam na próbę z tym bezbarwnym, bo ja wiem, że ten bezbarwny jednak zrobi twardszą strukturę niż ten chrom w sprayu. Efekt chromu! Ej, zobaczcie. Może nie ma jakiegoś takiego mega połysku, ale nie jest to zwykła srebrzanka, tylko ten chrom w sprayu. Zobaczcie, śruba będzie tak widoczna. O. Tak to będzie widoczne. Nie widać za bardzo zbliżenia. Jeszcze dam tutaj na jedną na próbę bezbarwny. Zobaczymy jak to wyjdzie.